Grzesiek Bociek, jesteśmy, chciałem już powiedzieć w Spale, ale jesteśmy tak naprawdę w Bełchatowie. Sam początek już tych właściwych przygotowań do Mistrzostw Świata. Jak ty się czujesz? Jak ci się podoba taka robota katorżnicza, którą teraz przechodzisz? Tak naprawdę, no to bardzo ciężko trenujemy, bo tutaj mamy, wczoraj mieliśmy siłownię, dzisiaj mamy siłownię. Ciężki okres przed nami, tak naprawdę. Nie znaliśmy się w Spale, bo Spala była zajęta, z tego co słyszałem. Ale myślę, że tutaj, na tej hali, bardzo miło tą halę wspominam, także myślę, że tutaj będzie super okres przygotowań. No właśnie, teraz jesteś w Kędzierzynie, ale trochę tutaj spędziłeś w Bełchatowie czasu. Spędziłem tutaj tak naprawdę początek swojej takiej poważnej siatkówki, bo trenowałem tutaj z chłopakami, którzy tutaj grali 3-4 lata temu. Także bardzo miło wspominam ten ośrodek. Ja pamiętam, jak mi opowiadali, jak pojawiłeś się na pierwszych treningach, bo ty nie od razu byłeś z drużyną. Przyprowadził się trener Nawrocki i tak zastanawiali się, skąd się wziął ten kosmita, bo byłeś specjalistą od serwowania. Opowiadali mi, że miałeś wprowadzać piłkę do gry, a ona fruwała ponad 100 na godzinę. Nie wiem, czy tak było, ale też no, cieszę się, że to tak naprawdę trzeba tutaj duże podziękowania złożyć panu trenerowi Nawrockiemu, bo to dzięki niemu tak naprawdę prowadził mnie na pakiety plus ligi. Bo tutaj wszedłem tak naprawdę w meczu z Olsztynem, znaczy nie tutaj w tej hali, tylko w Olsztynie, także bardzo miło. Bardzo miło. A pamiętasz tą sytuację na pewno bardzo dobrze, swoich kontuzji, które cię długo wyłączyły z grania. Ja słyszałem też taką informację, że gdyby tam ci brakowało wtedy pomocy, że chłopcy, czyli twoi koledzy z tej pierwszej drużyny Skry, byli gotowi pomóc także tam finansowo, wspierać cię i tak dalej. Słyszałem, że to no, taka akcja, którą nie zawsze się spotyka, że koledzy z pracy, bo to tak to no, nazwijmy, tak, się w taki sposób chce pomóc. Rozmawiałem z prezesem Piechowskim. Prezes Piechowski właśnie tutaj powiedział, że tutaj możesz na nas liczyć, wszystko ci zapewnimy i tak naprawdę tak się stało. Czyli tego się nie zapomina? Nie, no dokładnie, tutaj naprawdę no, bardzo miło wspominam tutaj ten ośrodek chłopaków i tak naprawdę myślę, że gdyby to się stało, nie wiem, w jakimś innym klubie, gdzie nie miałem styczności właśnie z tymi, tak można powiedzieć, że gwiazdami, to może i nie miałbym tego punktu, do którego dążyłem, tak? A dążyłem do tego, żeby grać w plus lidze i wyszło.